Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Ze mną dzisiaj ksiądz Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże. A ja trzymam w ręku coś, co nie jest moje, ale księdza Marka Batora właśnie. Srebrna odznaka honorowa za zasługi dla województwa śląskiego. Tak wygląda, nie wiem na ile to widać, już oddaję. I gratuluję. Dziękuję bardzo. Ale no, to jest, ja oczywiście przyjmuję te gratulacje, to nie jest tylko to, że tutaj jest napisany ksiądz Marek Bator, to wiadomo, ale to jest zasługa wszystkich ludzi, z którymi współpracuję, absolutnie. Czyli to jest dla, tak naprawdę przez księdza Caritas ręce dla Caritas Team, to o tym Caritas Team, o tym, co się takiego udało więcej niż to, co Caritas robić powinna, co robi, że taki honor, taki zaszczyt. Sądzę, że to jest jakiś zbiór wszystkich naszych prac, które wykonujemy tutaj w naszym mieście i w archidiecezji oczywiście. Archidiecezja jest położona na terenie dwóch województw. Ja na przykład rodowicie pochodzę z województwa łódzkiego, natomiast od 15 roku życia jestem jakoś mocniej związany z województwem śląskim i Częstochową. I tutaj uczyłem się i mieszkałem i żyłem z przerwą zaledwie dwuletnią, jak byłem wikariuszem w Rząśni. Więc generalnie to odznaczenie to jest taka kumulacja wszystkich prac, które były wykonywane przez Caritas. A chyba taką kropką nad i, przypuszczam, jest to, co dzieje się teraz, a zaczęło się od 24 lutego tego roku, związane z wojną na Ukrainie i z tym, co my do tej pory robimy, mianowicie taką profesjonalną opieką nad dziećmi, które zostały nam tutaj przysłane i które tutaj mieszkają, które żyją już 8 miesięcy, prawie 90 tych dzieci. No i chyba to była taka kropka nad i, bo i pan wojewoda i współpracownicy i słyszą i widzą, bo w województwie śląskim chyba jesteśmy takim jednostką, która najwięcej przyjęła dzieci. To rzeczywiście mogło zaważyć, bo ten pierwszy moment, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, to Caritas bardzo mocno się angażowała i tutaj w Częstochowie, w archidiecezji częstochowskiej, ale myślę w całej Polsce, tak, w pomoc. Teraz o tej pomocy troszkę jest ciszej, ona się dzieje bardziej po cichu, bo nie wiem, czy bardziej systematycznie jest udzielana, jak to wygląda u nas. No, my jesteśmy mocno zaangażowani w tę pomoc tutaj dla tych ludzi, którzy przyjechali i myślę, że to jest wystarczające obciążenie i dla samorządów, i dla wojewodów, dla samorządów. Tak, bo ta pomoc się dzieje, to, że nie jest głośna, to nie jesteśmy. Znaczy, że jej nie ma. Niejednokrotnie przychodzą listy z różnych instytucji, z Ukrainy o pomoc, natomiast ja ciągle powtarzam, że my naprawdę tutaj bardzo dużo wkładamy wysiłku, pracy, finansów również do tego, żeby się zaopiekować tymi ludźmi, którzy już tutaj są. To są konkretne wydatki, to są konkretne pieniądze i konkretne wysiłki. I konkretni ludzie, którym ratujemy życie, czy uratowaliśmy życie i ratujemy życie, bo u nas w Olsztynie mieszka pani, która pochodzi z Buczy i przyjechała tutaj z dzieckiem niepełnosprawnym, niosąc je na plecach. I no, część członków rodziny zaginęła, tak to się teraz nazywa, bo nie chcą mówić o śmierci. Nie wiedzą, czy zmarli, zginęli, tylko zaginęli na razie. Więc to uratowaliśmy życie konkretnym ludziom. Dzieci, które są z Myrny i Melitopolu, to są miejsca, które są teraz w okupacji rosyjskiej. Też uratowaliśmy od wywiezienia je w głąb Rosji. Dzieci są w wieku od 4 do 17 lat. Przypuszczać możemy, że te starsze po jakimś krótkim instruktażu sowieckim mogłyby wrócić na front, ale po stronie rosyjskiej przeciwko Ukraińcom. Takie scenariusze też są realizowane, o których się mało mówi. Więc no, to jest nasz konkretny wkład w to, że uratowaliśmy dzieci. Te dzieci dzisiaj są wolne od obciążeń psychicznych, jeżeli chodzi o skutki wojenne, bo one na samym początku zostały wywiezione. Tak, dość bardzo szybko. Tak, one były wywiezione w pociągu, który miał pozaklejane albo zamalowane okna, żeby nie widziały tego, co było na zewnątrz. Jechały bardzo wolno, bo 4 dni jechały do Przemyśla, do Stalowej Woli, bo tam jest ten
Tam się jadą te tory szerokie i tam był hub. Kolejne dni mieszkały na takiej ogromnej hali, gdzie było tych kilka tysięcy tych dzieci. Więc no, jakby obciążenie mają, bo to jest trzecie traumatyczne doświadczenie, bo to są dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Więc ponieważ to jest jedno doświadczenie tych dzieci, dysfunkcyjna rodzina, drugie to ośrodek i trzecie to jest taka pilny wyjazd i tutaj. Chociaż tutaj robimy wszystko, żeby dzieci czuły się jak w domu i myślę, że tak jest, bo chociażby takim znakiem tego, że nie trzeba się martwić o to, że tym dzieciom dzieje się cokolwiek, to jest to, że są otwarte bramy i dzieci nie wychodzą, po prostu czują się jak w domu, dbają o ten dom, pilnują, no i teraz się uczą. Czują się bezpiecznie, no tak, uczą się, bo jest rok szkolny. To jest ważne, żeby im zapewnić w tych warunkach, które przecież no, one z definicji nie są stabilne, tak? To jest dla nich sytuacja przejściowa, ale żeby czuły, że jest ta stabilność, że jest bezpieczeństwo. Te starsze ciągle się pytają, czy mogą tu jeszcze zostać, czy mogą tu jeszcze być. Tak, to jest niepokój. Natomiast te młodsze, no to tam te dzieci młodsze, to one tak idą, jak to mówią, z tym, co się dzieje. A starsze się jednak dopytują, czy jeszcze mogą tutaj zostać, czy jak długo jeszcze będą mogły zostać. Ale generalnie nie ma czegoś takiego, że jest jakaś, powiedzmy, panika, że jeszcze musimy tu być, etc. Nie, one się po prostu dobrze czują. No, są wreszcie dokarmione, bo jak przyjechały te dzieci, to na przykład wiek metaboliczny dziecka, które miało 13 lat, było na poziomie 5-6-latka. Więc możemy sobie wyobrazić, jaka była tam sytuacja, tak? Jaka była tam sytuacja. Mm-hmm. W ogóle jaka jest sytuacja? Znaczy w ogóle, bo to się nie zadziało przez te 4 dni, tak, właśnie, podróż. Właśnie, mm-hmm. To był proces, mm-hmm. że te dzieci w takich rodzinach były. Tutaj mamy rodzeństwa po 4, 5, 6 nawet dzieci w tej grupie. Jest sporo takich małych grup rodzinnych. Dzieci to tak troszkę teraz dopiero wychodzą, takie tematy, bo one teraz trochę tak odważnie o tym opowiadają. W domu na przykład każde dziecko miało swój karton do spania. Nie łóżko, nie pokój, nie łazienkę, tylko karton, w którym sobie spało. Nie? Niektóre dzieci nawet nie wiedzą, jak rodzice wyglądają, bo powiedzmy alkoholizm czy narkotyki były powodem tego, że te dzieci były odebrane rodzicom. Więc no my robimy to i tu pan wojewoda Robert Magdziarz, nasz tutaj częstochowski, można powiedzieć, od samego początku bardzo mocno się interesował, przyjeżdżał do tych dzieci, ciągle się pytał, czy czegoś nam nie brakuje. A na początku no, brakowało nam wszystkiego, chociażby nawet a to. A teraz? Generalnie no to borykamy się z takimi sytuacjami jak wszyscy dzisiaj, czyli media, mm-hmm. czyli tam prąd, czyli ciepło. Dzieci rosną, one są już 8 miesięcy u nas. Niektórzy tak już podnosi, że trzeba na bieżąco kupować ubrania dla tych dzieci, no bo jednak już i buty za ciasne, i spodnie za krótkie, a kurtka też już przyciastawa lekko. Więc jest wiele instytucji, które nam pomagają. Są to Rycerze Kolumba, którzy od samego początku bardzo mocno i żywo zainteresowali się tymi dziećmi i nam pomagają. Są przyjaciele z Niemiec, jest ojciec Roman Brud, który całą społeczność tam poruszył w Niemczech. Byłem na spotkaniu z 3 burmistrzami, którzy również się mocno włączyli, bo na samym początku to było, to Państwo sami wiedzą o tym, że to był żywioł. Tu nikt nic nie wiedział, dopiero pewne przepisy się szykowały, przygotowywały. Wszystko tak, no nie była żywioł, to sytuacja zaplanowana. Po prostu wiadomo. Trzeba było pomóc natychmiast w tym momencie, a nie zastanawiać się, czy mamy na to pieniądze, czy mamy możliwości, czy jesteśmy na to przygotowani, a jakieś preliminarze kosztów, nikt się tak, na to nie zastanawiał. Albo czy możemy to prawnie zrobić. Właśnie, trzeba było działać no po prostu. Później się zaczęły te wszystkie sprawy prawne również, bo trzeba było dzieciom nadać status prawny tutaj w Polsce, ustanowić opiekunów prawnych, bo to nie może być tak, że dzieci no, są bez opiekunów, więc każde z 15 dzieci ma swojego opiekuna, bo to jeden opiekun na 15 dzieci jest. Sądy, nie sądy, no to było bardzo dużo pracy. Myślę, że czasu by nam brakło na to, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Ale jedno jest pewne, że
te dzieci, jak tak rozmawiam z nimi, bo tak ja tych starszych dopytuję jak i co, no to większość chce się uczyć języka polskiego, co by oznaczało, że oni chcą iść na rabotu, jak to mówią, w Polsce. Chcą pracować w Polsce. Nie mogą pracować, bo mają 16 lat, ale bo u nich już mogą pracować od 16 roku życia, ale są żywo zainteresowani, my ich też wysyłamy na różne kursy, tak żeby jakieś kwalifikacje zdobyli. Ja rozmawiałam też z dziennikarzami, z ludźmi, którzy widzieli dzieci w momencie, kiedy one przyjeżdżały i teraz na przykład choćby podczas ukraińskiego święta, które tutaj w Częstochowie było zorganizowane, jakby zupełnie inna grupa, a to są te same dzieci. Tak. To rzeczywiście to widać. Są ogromne. Ja się cieszę, że taką fajną dokumentację zrobiła Telewizja Niedzieli. Na samym początku przyjazdu tych dzieci, no jak te dzieci się bały wychodzić z autokaru, w ogóle nie wiedziały, co się dzieje, bo wszystko, co się działo, to się działo nocą. Bo wszystkie formalności za dnia, prawda, nocą jeździły, myśmy nocą przyjmowali. No, dla nas takie pierwsze uderzenie to to, że walczyliśmy prawie 3 tygodnie ze wszami na przykład. Mm-hmm. I to był, że dzieci nie miały ubrań na wymianę, tak? Że trzeba było je wszystkie oprać, bo jednak gdzieś tam 1,5 tygodnia jechały w pociągu, były na hubie dziecięcym. Więc trzeba było to wszystko zorganizować, znaleźć ludzi, zatrudnić ludzi, którzy do tej i ciągle pracują przy opiece i opierunku tych dzieci. Więc mówię, no to był kawał roboty, ale myślę, że dzisiaj te dzieci, jeżeli wrócą na Ukrainę, czego im bardzo życzymy, bo ojczyzna to ojczyzna, dlatego szkołę, którą prowadzimy, jest prowadzona w języku ukraińskim, w programie ukraińskim. Jeżeli wrócą na Ukrainę, to będą chyba jednymi z nielicznych dzieci odciążonymi psychicznie od skutków wojny. Czyli nie będą miały takiego obciążenia, jak mają te dzieci, które tam są, albo które w trakcie wojny i doświadczeń tego, co zobaczyły, znalazły się w Polsce. No nie? I dzisiaj się boją. Nasze dzieci nie reagują histerycznie na sygnał syreny, karetki. Dla nich jest normalność, choć początki były różne, a dzisiaj to jest normalność. Tak? To z ciekawością patrzą, w którą stronę jadą. Czują się bezpiecznie. Więc one są, to będą tak, jak wrócą, to będą jedne z takich zdrowszych dzieci, które będą mogły nawet prowadzić taką, poprzez kontakt z innymi dziećmi, taką rehabilitację też. Bo przypuszczam, że te ośrodki będą wypełnione innymi dziećmi, szczególnie tymi, które utraciły rodziców, bo rodzice zginęli. Mówimy o tych ośrodkach, z których one wyszły. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Jak słyszymy, pomoc też jest nieustannie potrzebna. Mogę jeszcze tylko wspomnieć oczywiście o tym, że ja oczywiście nie śmiem prosić, bo wiem, że bardzo tutaj ludzie się spisali na wysokim C, ale na święta Bożego Narodzenia szykujemy taką akcję Rodzina Rodzinie. Mamy gotowe kartony takie do tego, że można przygotować paczkę na Boże Narodzenie dla rodziny. Szczególnie w obrębie, to się nazywa obłast, w obrębie tam i diecezji, i merostwa takiego w Zaporożu, Rodzina Rodzinie, paczkę na święta, no nie? Gdzie byłoby dobrze, żebyśmy to wolne miejsce przy stole wigilijnym starali się wypełnić taką paczką, która będzie dana później danej rodzinie tam na Ukrainie, na Boże Narodzenie, a tam chodzi tylko i wyłącznie o jakieś produkty i słodkie, i takie, co można wykorzystać do wygotowania. To nie będą duże paczki, ale one będą bardzo i symboliczne, i ważne. Nawet świece Caritas można tam zostawić. Wiemy, że tam trudność z prądem jest, więc będę taki miał apel. Już dzisiaj o tym mówię, ale będziemy o tym mówić więcej, bo chcemy rozpocząć tę akcję wraz z obchodami Światowego Dnia Ubogich, który będzie w listopadzie. To tym apelem kończymy rozmowę. Bardzo dziękuję. Ksiądz Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, uhonorowany przez wojewodę śląskiego srebrną odznaką za zasługi dla województwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję.